Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat postawy alfa i bycia mężczyzną. Zauważyłem, że czasami mężczyźni pytają, dlaczego moja kobieta ciągle mnie testuje i zastanawiają się, co zrobić, aby w końcu przestała. Musisz wiedzieć, że tak naprawdę piękna kobieta. Nie może uwierzyć Ci na słowo, że masz cechy, których ona szuka w mężczyźnie. Typu pewność siebie, poczucie humoru, bycie liderem i tak dalej. Dlatego ona musi cię przetestować pod tym kątem. Test jest bardzo prosty i różnorodny, na przykład strzecha, strzela focha o nic. I jeśli na przykład yy, po strzale focha zaczyna się przejmować i prosisz ją. By ci wybaczyła, wtedy ona wie, że wszystko, co sam prezentujesz, jest fikcją. Również te wielkie kozaki, w cudzysłowie, pod wpływem kobiet, stają się zwykłymi pantoflarzami. Kiedy kobieta takiego niedobrego chłopca sfrajesz do końca, wtedy z nim zerwie. Po prostu dziewczyny szukają kogoś, Pewnego, kogoś na kim, mogą polegać, na kim mogą polegać, a nie osoby, która jest niczym trzcina, ugina się pod wiatrem. Dlatego, jeśli chcesz skończyć z testami, powiedz kobiecie, co tolerujesz i czego od niej oczekujesz. Jeśli ona ci mówi, albo złamiesz swoją zasadę, albo odejdę, nie bój się odejść, nie bój się nie stracić. Tylko w ten sposób zyskasz szacunek u kobiet. Wprawdzie nie każda kobieta będzie zgadzała się z Twoimi zasadami, ale gwarantuję, że każda będzie miała dla ciebie szacunek. I to jest coś, czego nie kupujesz za żadne pieniądze. I zobaczysz, z czasem skończą się fochy czy jakieś tam nieporozumienia. Kobieta będzie wiedziała, co może, co jej wolno, a co nie. Oczywiście, być może boisz się, że. One wszystkie mogą od ciebie odejść, ale nie, one zostają. Wiedzą, czego mogą się po tobie spodziewać, wiedzą, co im wolno, i wtedy jest miejsce na zaufanie i szczerość. Odpowiedź sobie na pytania: Czy zdarzyło ci się zmienić tożsamość dla kobiety? Czy może bałeś się jej powiedzieć nie? Jeśli tak, jeśli odpowiedziałaś twierdząco na te pytania, to będzie znaczyło o tym, że będziesz musiał popracować nad swą postawą. Musisz też zwrócić uwagę, czy masz własne zdanie i trzymasz się go, a nie że odpuszczasz własne zda zdanie tylko ze względu na nią. Czy szukasz aprobaty u niej na siłę? Czy chcesz, by cię koniecznie polubiła? Czy jesteś przewidywalny, monotonny i nudny? Czy cały czas non stop dzwonisz i piszesz SMSy? Odpowiedz sobie na te pytania. Jeśli będzie na tak, będziesz musiał to trochę zmienić i wtedy zobaczysz, że będzie lepiej. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, Mateusz. Cześć.